Cześć! Cześć, witajcie znowu. Mamy piątek. Ktoś nas ostatnio słuchaj, opitolił za to, że mówimy, że jest piątek, a dla niego wcale nie jest piątek. My mówimy o piątku, słuchajcie, takim zwyczajowym, tak? To jest fajrant roboty na tydzień. Jeżeli ktoś nie ma fajrantu, współczujemy, ale większość ma niestety. No kurczę, nie chcemy nikogo obrażać, mamy piątek po prostu. My kończymy tydzień, ale branża nie kończy. W weekendy też czasem nam się zdarza pracować. Są, kurde, ja w życiu pracowałem w różnych systemach, nie wiem jak ty. I w każdym razie nigdy nie miałem do nikogo pretensji, właśnie, że ktoś ma wolny piątek i weekend. No ludzie, no słuchajcie, dajcie spokój. A emeryci mają wolny cały tydzień, no i co? W tym tygodniu light motivem są Huawei. Tak, opowiadaj, ja słucham. I to nie tylko te Huawei, które wyskoczyły jako te główne, rodzina P40, ale również kilka innych, bo mieliśmy chińskie również, prawda? Ale nie, czekaj, opowiedz może im najpierw o P30, bo to jest w sumie taki, nie? Hicior. No mam P30 w tej chwili na dłużej. Mogę wam powiedzieć tyle, bo specyfikacje znacie już prawdopodobnie z każdej strony, że tam ten wyświetlacz OLEDowy 647, że różne wersje pamięci, znacie ceny. Wiecie, że w Polsce będzie 6 plus 128, czyli najgorsza wersja pamięci za 3799. Najtańsza, może tak powiedz. No tak, ale ona jednocześnie jest najmniejsza, bo to jest najmniej RAMu, bo 6 giga RAMu i 128 flesza, ale będzie również 8 giga i 256 i w takiej wersji ja dostałem smartfona, takiego ładnego, ślicznego, perłowego, tęczowego. A męskich nie mieli? No mieli męskie, ale nie chciałem. Ja jestem baba w związku z tym. Znaczy, przepraszam bardzo, jestem osobą rodzaju żeńskiego i wolałem taki kolorowy. No to mam. Niech mnie teraz wyzywają od osoby rodzaju żeńskiego. Mnie się akurat najbardziej podobał. Natomiast dziennikarze, słuchajcie, najbardziej się rzucili na tego czerwonego, który ma nazwę Amber. Nie dziwisz się, ale go nie widziałeś. Jakbyś go zobaczył, to może byś wcale, to może byś się zaczął. Widziałem na zdjęciach, jak większość modeli mnie się podobał. Obawiam się, ale on nie jest czerwony, jest taki lekko marchewkowy. Pomarańczowy. Koledzy dziennikarze się rzucili na niego głównie dlatego, że będzie w Polsce najrzadszy, będzie go można kupić wyłącznie w salonach firmowych Huawei, być może u partnerów również. Natomiast cała reszta, czyli trzy pozostałe kolory, ten powinien być w miarę popularny i funkcjonować normalnie. Czarny będzie również dostępny wszędzie i bodajże niebieski. W Polsce nie będzie tylko takiego białego, który też miał troszeczkę połysku, ale on się u nas nie pojawi, najwyraźniej stwierdzono, że nie. Będzie zdaje się na daleki słup. Jest również rzeczywiście wersja 8 plus 512, która jest najdroższa i kosztuje 5350. To 4300, słuchajcie, nie jest takie najgorsze, nie ze względu na to, że to jest niska cena, ale ze względu na to, że Huawei w przedsprzedaży dorzuca do tego jeszcze swój zegarek najnowszy GT, który nie różni się bardzo od poprzedniego, ale jest bardzo fajny, wiem, bo widziałem. I podobno jeszcze dzisiaj mi kolega powiedział, jako że sprawdza różne promocje, coś jeszcze gdzieś jest, w promocji jest dorzucany powerbank, który jest dosyć niesamowity, bo jeżeli to jest ten, który ja widziałem, to on ma 12 tysięcy mAh, jest maciupeńki. W związku z tym warto sprawdzić. Nawet jeżeli cena wydaje wam się wysoka, jeżeli uda wam się sprzedać zegarek i tego powerbanka, to cena na dzień dobry spada o ponad 1000 zł. No tak, ale się warto zastanowić, akurat kupujecie, bo to nadal jest drogi smartfon. No tak, ale no akurat to są takie prezenty, które i tak się w sumie komponują fajnie ze smartfonem. Nie, jak najbardziej. Po coś je sprzedawać? Ja bym znaczy wiesz, po co sprzedawać. No jeżeli ktoś oszczędny, albo rzeczywiście tej kasy nie ma, ktoś oszczędny kupuje za 4000 smartfona, tak, serio? Tak, Adaś, znasz takie powiedzenie, że oszczędnego nie stać na to, żeby oszczędzać, tak? Czy biednego skąpego nie stać na to, żeby oszczędzać? Nie, nie skąpego, biednego nie stać na to, żeby oszczędzać, bo jeżeli kupisz sobie coś tanio i niedobre, to będziesz później dwa razy żałował. Biedni najczęściej, rozsądni biedni, mają zazwyczaj tak, że ciułają pieniądze, aż uzbierają na coś dobrego i wtedy rzeczywiście dopiero kupują i wtedy najczęściej szanują ten przedmiot. Ale dobra, wracając do smartfonów, a przynajmniej do P30 Pro, narobiłem z nim dosyć dużo zdjęć, premiera była w Paryżu, w związku z tym były dosyć ładne przyrody. Narobiłem i zdjęć dziennych, i zdjęć nocnych. I ja co prawda też pojawiły się tam pod tym moim filmem zarzuty, że opowiadam o możliwościach fotograficznych, a co z resztą? Z resztą jest po prostu dobrze, no ma czytnik linii papilarnych, jest lepszy niż w Mate
20 Pro jest troszeczkę niżej umieszczone. Nie wiem, czy będziecie widzieli. Spróbuję włączyć tak, żeby było oba widać. O, widać. Trzymasz do góry. Że jest... Nie, dobrze, no, trzymam. Dobrze, tutaj jest niżej, tutaj jest ten nowy, a tutaj jest Mate 20, no ta, za który, wysoko ma, tam był, nie? Który ma wyżej. Ciężko się sięgało. Jest niżej i jest fajnie. Ma oczywiście tego water drop notcha, czyli tego maciupeńkiego. Nie wiem, czy to fajnie, czy nie fajnie, mi akurat noc nie przeszkadza. Ma zamiast głośnika przedniego głośnik w ekranie, czyli ekran robi tutaj jako głośnik. Nie ma niestety dźwięku stereo na zewnętrznych głośnikach, ponieważ jako głośniczek robi tutaj ta dziurka, podobnie jak w Mate 20 Pro. Co jeszcze wartego powiedzenia? No oczywiście aparaty fotograficzne, nic nie poradzę, ale o nich przede wszystkim warto mówić, czyli warto powiedzieć o tym, że... A, no jest tutaj oczywiście IRDA jeszcze, tak, widać. A wodoszczelność? Bo kurczę, nie pamiętam. Jest IP68. No to ma, i dobrze. Niestety Mate 30, czyli ten oczko mniejszy, ma IP53 tylko, ale czyli, no cóż, to lepiej jakikolwiek niż żadne, na zachlapania, dokładnie. No tak, no. Natomiast tutaj aparaty, słuchajcie, ja narobiłem, natrzaskałem tych zdjęć naprawdę bardzo dużo i potwierdzam to, co mówiłem w filmie, czyli po pierwsze, niesamowite wrażenie robi to zbliżenie cyfrowe 50-krotne. Jeżeli chcecie, możecie znaleźć mojego osobistego Facebooka, czyli tam Jacek Filipowicz, jak wklepiecie, jak nie znajdziecie, bo upubliczniłem dzisiaj zdjęcia, te, które robiłem w biegu, jak biegłem do pracy rano, tak? Nie robione ze statywu, robione z ręki, bez żadnego przykładania się, ale z powiększeniem również 50-krotnym. Zobaczycie, jak to wygląda w ruchu miejskim. Znaczy tak, że człowiek idzie i robi pstryk, idzie i robi pstryk. No niestety do tego 50-krotnego to musiałem stanąć, bo wiecie, to się nie da tak zrobić, że idzie się i pstryka 50-krotny zoom. Jeszcze się nie da, spokojnie. A i tak jest problem, bo z utrzymaniem tego, mimo tego, że stabilizacja działa w tym zbliżeniu cyfrowym, no to stabilizacja próbuje, a ja jednak małe drgnięcia ręki wykonuję. W związku z tym zobaczycie, że są rozmyte. Spróbuję zrobić do recenzji oczywiście zdjęcia ze statywu, tak żebyście zobaczyli, czy jest jakaś lepsza jakość, ale nie sądzę, żeby była bardzo lepsza. To jest 50-krotne powiększenie cyfrowe. Ono jest tylko i wyłącznie na zasadzie, tak jak mówiłem, lornetki, na zasadzie tego, że jeżeli chcecie zorientować, co jest, o, nie widzę, co tam jest, a chciałbym zobaczyć, no to można w ten sposób zobaczyć. Są bardzo fajne zdjęcia nocne. Jest to ISO, z którym się pomyliłem w filmie oczywiście. Ono nie jest tam... ponad 100 tysięcy, tylko znacznie więcej. I z tym też się poprawię już w końcowej recenzji. I to jest rzeczywiście smartfon, który potrafi po ciemku robić zdjęcia. Co prawda te zdjęcia też nie są genialne zupełnie technicznie, bo on musi bardzo mocno wyciągać. A robi to dzięki tej kamerce Time of Flight, o której Wam też mówiłem, czyli temu malutkiemu oczku, które o, tutaj jest po tej stronie. I dzięki niemu tutaj nie widać, ale ono przy włączonym aparacie przez cały czas wysyła fajne promienie i odbiera je, żeby badać, jak w jakiej odległości są obiekty od niego. Można to zobaczyć, ja to zobaczyłem na zasadzie odbicia w obudowie drugiego smartfona, także daje się zobaczyć, że te promienie są przez cały czas wysyłane i odbierane przez czujnik. To jest dosyć fajne. Zdjęcia są świetne. To znaczy tak, jest 5-krotny zoom bezstratny w porównaniu do Mate'a. W Mate'ie był 3-krotny zoom bezstratny i powiem szczerze, że mi tego 3-krotnego trochę brakuje, bo tutaj to nie jest na takiej zasadzie jak w aparacie fotograficznym, że macie płynny zoom, czy jeżeli mam do 3, no to jest fajnie, od 1 do 3 nie się odbywa płynnie, no skąd? Albo od 1 do 5 się odbywa płynnie w aparacie, natomiast w smartfonach tak nie jest. W smartfonach jest stała ogniskowa, w związku z tym w momencie, kiedy robicie zdjęcie na 3-krotnym zoomie, no to jest zdjęcie na 3-krotnym zoomie, na 5 jest 5, ale pomiędzy 1 a 3, pomiędzy 1 a 5, to niestety jest tylko zoom cyfrowy. Czekaj, a bo tak mi w głowie utkwiło, że tam był ten peryskop, tak? Ale rzeczywiście i dzięki no to... temu jest zoom, ale jest nieruchomy. A on jest nie? To jest nieruchoma soczewka. Widzisz, to ja sobie tak myślałem, spoko, że jeżeli zrobią peryskop, właśnie, widzisz, ja też myślałem, że to będzie ruchome. No. W tym momencie jeszcze nie jest, mam nadzieję, dobra, że może w przyszłych smartfonach... No pewnie kwestia miniaturyzacji, tak? Musi mieć tutaj napęd, jakieś dodatkowy silniczek, no, dokładnie. Dodatkowe problemy mechaniczne. Ciekawe, co Oppo zrobi. Zobaczymy, ja jestem, powiem szczerze, co w ogóle zrobią w tej chwili inni producenci, jak to będzie wyglądało. Ciekaw jestem, jak będą Mate'y na przykład przyszłe wyglądały i co jeszcze Huawei zaproponuje. Natomiast tutaj z tego smartfona jestem bardzo zadowolony. To, o czym można jeszcze wspomnieć, to są właściwie wszystkie interfejsy te lokalne, których potrzebujecie. Nie ma obsługi 5G, ale nikt tego nie zapowiadał jeszcze w tym smartfonie. W związku z tym jest normalnie 4G i w
wszystkie sieci poniżej, można z nich korzystać bez żadnego problemu. Tak. Jest błyskawiczny modem, z którego i tak w życiu nie skorzystacie na takiej prędkości, na jakiej on działa, bo on może pobierać pliki z prędkością 1,4 gigabita na sekundę. No to się po prostu nie zdarza. No ale jest szybki Wi-Fi na przykład, które jest również bardzo fajne. Smartfon jest wygodny. Ja tutaj nawet mam, słuchajcie, w tej chwili 3. To jest poprzedni P20 Pro, jeszcze z czytnikiem tutaj na dole. To jest ten nowy P30 Pro, tak? Jak zobaczycie, to one są, pokażę Wam to dokładnie jakoś gdzieś kiedyś, ale możecie zobaczyć, że są podobnej wielkości. No i to jest Mate, który jest charakterystyczny właśnie dzięki temu, że ma ten poczwórny aparat. Tak, tak, kolekcjoner tak, tak wygląda. Kolekcjoner, tak. Jeszcze w pokrowcach nosił. No, w pokrowcach doszedłem ze względu na to, że jednak się przestraszyłem, że może mi coś wypaść, w związku z tym noszę w pokrowcach. Natomiast no mówię, mogę powiedzieć, że smartfon jest wart grzechu. Jeżeli macie Mate'a, no to nie wiem, czy warto wymieniać, tutaj musicie zdecydować, dlatego że jeżeli chodzi o możliwości fotograficzne, znaczy jeżeli chodzi o same bebechy, to właściwie macie to samo, co w Mate'cie. Tutaj jest ten sam procesor, są podobne zestawy pamięci, w związku z tym, jeżeli aparat, macie, no, macie odpowiedniego Mate'a, nie ma sprawy. Natomiast aparat, jeżeli chcecie mieć pięciokrotny zoom bezstratny, bardzo proszę, 10-krotny hybrydowy, który robi bardzo dobre zdjęcia nadal, bardzo proszę. 50-krotne zbliżenie cyfrowe, które robi, no mówię, na mnie robi niesamowite wrażenie i komu bym nie pokazał, to po prostu robi duże oczy. Również wtedy warto pomyśleć, no ale musicie mieć wtedy hajsu jak lody, tak żeby to kupić. Ewentualnie, mówię, na takiej zasadzie, że kupujecie w tej chwili bez przedsprzedaży i oszczędzacie na zegarku i w tym powerbanku. Ale to Wasza decyzja. Natomiast jeżeli macie P20 Pro i rozglądacie się po roku za wymianą na jakiegoś to nowego, to znaczy nie, no, z P20 Pro na P30 właśnie jest. Tak? Z Mate'a może niekoniecznie. Natomiast no, tutaj już przeskok jest bardzo mocno widoczny, choćby ze względu na ten aparat szerokokątny, tak? Który tak jest i w Mate'cie i tutaj, natomiast P20 szerokiego kąta nie ma. Ja to tak mówię, że flagowca się wymienia co drugą generację. Tak, tak można, nie? Ale wiesz co, ale w tej chwili się zrobiło trochę tak, no, każdy że ma wymieniasz co pół generacji. Znaczy inaczej, w momencie kiedy pojawia się nowy... Co półtorej. Nie, znaczy inaczej, kupujesz nie tego flagowca, który jest w obecnej generacji, tylko tego, który był w poprzedniej, ale poprzednia generacja była pół roku temu. Mhm. Czyli co prawda jest tak, że następcą P20 jest P30, ale de facto no, jest tak, też... że po drodze był jeszcze Mate. No tak, już... ale Mate'y zawsze były tymi większymi. Teraz to się kompletnie zatarło. No nie? To właśnie, ale to słuchaj, to we wszystkich markach zajmuje. No nie we wszystkich, inaczej, bo... W Samsungu tak. W Samsungu jest, tak, bo nie. Jest Note. No właśnie, Note. Ale Note ma rysik, czego nie ma S-ka. Nie, nie, spoko, no. Spoko. Spoko. Chodzi mi po prostu o to, że jakby dywersyfikacja się odbyła na takiej zasadzie, że w tej chwili co pół roku jest nowa generacja. Tak, prawda? No. Jeżeli producent ma po dwa flagowce, no to to są niby dwie różne. No właśnie, tylko dwa różne w przypadku akurat Mate'a i, no to... i P to się trochę zatarło, bo no u Samsunga jeszcze się chociaż różnią tym cholernym rysikiem, a tu w zasadzie już nie. Kiedyś jeszcze rozmiarem się różniły. No tak jak ja pamiętam, ale to było wieki temu. Jedna rzecz fajna, bo jeden z naszych widzów nie zauważył, jest oczywiście ładowanie bezprzewodowe, jak najbardziej, 15-watowe, do tego jest ładowanie, do tego jest jeszcze ładowanie innych urządzeń, czy ładowanie ze słuchawkę podładować, zegarek podładować, który ma ładowanie bezprzewodowe od telefonu, bez łączenia przewodowego. Natomiast szybkie ładowanie jest podobne jak w Mate'cie 40-watowe, także też można szybciutko smartfona naładować. To, czemu się dziwiłem jeszcze przed premierą, zanim znałem specyfikację, jeżeli chodzi o rozdzielczość roboczą wyświetlacza, to jest 1080x2340, tylko nie ma większej. Inna sprawa, że najczęściej w poprzednich generacjach w ustawieniach, czy na pewno było w poprzednich generacjach w ustawieniach, można sobie było wybrać rozdzielczość i dzięki temu można było zaoszczędzić na baterii. Full HD Plus tutaj naprawdę bardzo dobrze wygląda. Na tej wielkości smartfonie, zresztą na każdej wielkości smartfonie Full HD wygląda nadal bardzo dobrze, 4K nie jest do końca potrzebne. No nie, na 10-calowym już będzie wyglądać źle. Nie no, na 10 calach może rzeczywiście już niekoniecznie, ale na 10 calach w ogóle źle będzie ten, wiesz... Nie, no się śmieje przecież, że to... tak, ale wiesz, bo smartfony rosną, no to tak... No rosną, rosną. Także te 10 cali to myślę, jest, że tak rok? Jest bateryjka 4200 i ta bateryjka 4200 na podobny czas wystarcza co w Mate'cie, czyli mniej więcej przy bardzo mocnym użytkowaniu na jeden dzień, przy lżejszym użytkowaniu półtora dnia,
przy użytkowaniu oszczędnym nawet do 3 dni jest w stanie wystarczyć, z tym, że ja to mówię szacunkowo dlatego, że przez 3 dni go nie używałem jeszcze, w związku z tym sprawdzam po prostu po tym, jak jest mniej więcej rozładowany. Co jeszcze miałem? No, słabość jedna, która jest, no to jakby dodatkowa ta, że trzeba dokupić kartę pamięci, jeżeli tam jest zbyt mało. Ja mam tutaj 256 w tym do testów i to jest taka pamięć, która mi prawdopodobnie wystarczy. No ale gdybym chciał kartę, musiałbym kupić nano memory, która jest co prawda szybka, ale również droższa od zwykłej. No i kompatybilna tylko z telefonami jednej marki. Kompatybilna tylko z telefonami Samsunga. Jest ten Huawei. Dokładnie. Jest ten główny aparat 40 megapikseli. Zdawało mi się, że może umieszczą, jako że popularniejsze ostatnio były te 48 megapikselowe, a tutaj nie tyle robi jakość matrycy, co robi bardziej ilość megapikseli. Ale jednak Huawei zatrzymał się na tej 40 i może nawet dobrze się zatrzymał na tej 40, bo jeżeli chodzi o jakość, to ona jest może nawet troszkę lepsza od tej 48 megapikselowej. To jeszcze rozmiar piksela jest ważny, tak, a nie tak, tylko tak. ilość, ile to jest. To jest no. Rzeczywiście gigantyczna matryca. To jest duża matryca, która łapie sporo światła. To, co może jeszcze warto, o czym jeszcze może warto powiedzieć, no to, że ma IRD, to wam mówiłem, o tym, że ma Super Charge mówiłem. W zasadzie tyle. No jest tutaj oczywiście ten aparat peryskopowy, o którym wspominałem, o którym mówiliśmy też dzisiaj z Adamem. Jest aparat z teleobiektywem i tutaj jest jedna rzecz, o której trzeba pamiętać. Ten aparat z teleobiektywem ma dosyć niską wartość światłości. Tam jest przysłona 3 i 4. Jak to teleobiektyw? No. W związku z tym musicie pamiętać o tym, że to zbliżenie 5-10-krotne będzie wam doskonale działało za dnia. W nocy zapomnijcie. To znaczy inaczej, aparat zrobi wam to zbliżenie, tylko on się przełączy na powiększenie cyfrowe. Nawet tego nie zauważycie i później będziecie marudzili. A on jakoś to pokazuje? Nie? Nie komunikuje Właśnie nie komunikuje i to jest niefajne. Widać na ekranie, że nagle wam się zmienia, Bignie. Zmienia wam się obraz, tak? No czy musicie dobrze patrzeć na podgląd, wtedy będziecie widzieć. Natomiast jeżeli się bardzo upieracie, przełączacie przez cały czas aparat, no to on ma ogromne problemy wtedy ze złapaniem ostrości. Czyli powiększenie, tak? No 5-10-krotne, bardzo fajne. Cudów nie ale ma, przy tak? Dobrym no, fizyki nie oszukasz. Podobnie jest z aparatami fotograficznymi, w związku z tym tutaj się po prostu nie ma co dziwić. Tak nie jest jakieś oszukaństwo. Dobra. Natomiast no mówię, zdjęcia nocne dzięki temu Time of Dobra, Flight. Pokażesz im w recenzji i no jedźmy dalej, bo kurczę, przegadamy całą tygodniówkę o jednym telefonie. Jak już jesteśmy przy Huawei, to już wymęczmy tego Huawei'a do końca. W zeszłym tygodniu gadaliśmy o takich dwóch modelach Enjoy, które się pokażą w Chinach. No to już się pokazały i znamy ich ceny, więc Enjoy 9e w wersji 3+64, bo tylko jedna jest, kosztuje po przeliczeniu na żywca z juanów 565 zł. Enjoy 9S, tu już są dwa warianty pamięci, 464 albo 428 i przeliczając kosztuje 850 i 963 zł. A jak chcecie wiedzieć, co one mają w środku, to na dole macie podlinkowaną specyfikację. Ten news z tego tygodnia i news jeszcze z poprzedniego tygodnia, gdzie jakby zapowiadaliśmy te telefony. Jeszcze jeden Huawei. Żeby nie było wesoło, przecież P30 są cy. Tak, są. Prawda? Jeszcze jest Lite. P30 jest nadal bardzo fajną propozycją. Mnie ona się podoba, jest troszeczkę bardziej kompaktowa, bo 6,1 cala. Wyświetlacz tej samej rozdzielczości, ten sam procesor, tak. Bardzo fajne opcje pamięci, 128 niestety mega flash. Mniejszy akumulator, wolniejsze ładowanie, bo 18-watowe. Dokładnie, ale zestaw aparatów bardzo podobny, poza Time of Flight i poza tym peryskopowym zoomem, niestety to tracicie. Natomiast ładowanie 22,5 zamiast 40 też, także to też nie jest najlepsza ładowarka. I macie z tyłu szeroki kąt, macie ultra szeroki kąt również w drugim aparacie. Mówisz, że trzeci będzie w Polsce. Trzeci nie? jest z obiektywem tyle, tak, będzie w Polsce. Będzie w Polsce i mam nadzieję, że stwierdzicie, że też jest wart grzechu, bo też mi się podobał, troszeczkę z nim krócej byłem. Ale jako, że się spieszymy, wyskoczył również P30 Lite. Co prawda nie było go na premierze paryskiej, ale okazało się zresztą zgodnie z przewidywaniami, że to jest tak naprawdę nowa 4e, która debiutowała troszeczkę i wcześniej. Też chyba będzie w Polsce, nie? Powinien być w Polsce, bo na razie jest w Kanadzie. Light, nie, będzie na pewno 4 będzie premiera chyba w Polsce, jeżeli to 4 kwietnia. 4 kwietnia. No dobra. 11 będzie z kolei polska oficjalna premiera w P30 Pro i P30, także też jakaś relacja z Warszawy pewnie poleci.
Light ma Kirina 710 w odróżnieniu, tak? Tak, ale też 6,1 ekran, Full HD+. I 18-watowe tak. ładowanie, czyli jeszcze 3340 bateria, tak. czyli też troszeczkę mniejsza. No ale cena też trochę mniejsza, przynajmniej w Kanadzie. 1420 zł, przeliczając z dolarów kanadyjskich. No to u nas pewnie około 1,5 wyjdzie, no tak. Tak ostrożnie szacując. Samsungi nowe były. Oj, Samsungi były nowe, a i tutaj no też jest ciekawa sytuacja, bo 10 kwietnia jest premiera serii A. No ale tak naprawdę w zasadzie przynajmniej połowę tej serii to już pokazali, no bo tak. w tym tygodniu błysnął A70 i w zasadzie już wszystko wiemy o modelu A60. Więc A70 jest już oficjalnie. To jest fajna, duża, dosyć duża paletka, bo 6,7 cala Full HD+. Oczywiście Super AMOLED. Dokładnie. 6 albo 8 giga RAM-u, 8-rdzeniowy procesor, z tym, że Samsung zapomniał w informacji prasowej zdradzić jaki. Więc no, ja podejrzewam, że tak jak zwykle, albo będzie Qualcomm, albo będzie nie, Exynos. Tak? Exynos. Czy u nas będzie akcja Exynos na pewno? 7 podejrzewam, ale no nie chcę mówić hop, bo Samsung tego nie powiedział, będę miał w ręku, to wam powiem. 128 pamięci, jak na razie innej wersji nie zapowiedzieli, 32 mega aparat główny z tyłu ze światłem 1.7. 8 szeroki. Szeroki kąt 123 stopnie i piątka znowu do rozmywania tła. Z przodu też taki sam jak z tyłu ten główny, czyli 32 mega 1.7 obiektyw. Dobrze, przepraszam, 2.0 mam, czyli inny obiektyw, wróć, bo mi się pochrzeniło. Czyli też 32 mega z przodu, z tyłu, ale z tyłu 1.7, z przodu 2.2 przysłona. I dosyć duża bateria, 4500 mAh. To jest fajne. Nie powiem wam, ile kosztuje, bo tego też Samsung jeszcze nie powiedział. A ja przyznam szczerze, nie sprawdziłem na razie jeszcze, czy jest upartner dostępny. Pogoda. Kurczę, mnie coś bierze cały czas kaszę. A mnie niestety też. A i A60 jeszcze, tak? Tak, A60 pojawił się w Tena, czyli w tym chińskim urzędzie, który w zasadzie dosyć dokładne specyfikacje podaje i podaje też, prezentuje też zdjęcie telefonu. Macie podlinkowane, możecie sobie zobaczyć, jak wygląda. I to jest 6,3 cala Full HD+, znów 8-rdzeniowy i prawdopodobnie ten sam procesor co W70, bo identyczny układ, 6 plus 2 rdzenie, jedne 2 giga, drugie 1,7 taktowane. No, czyli prawdopodobnie to samo. Więc wygląda, że to jest ten sam układ. Bateria nieco mniejsza, 3410 na mniejszy ekran. Znowu 32 mega z przodu, a z tyłu, moi drodzy, 16,8,5 i znów podobny układ, piątka do rozmywania, 8 szerokokątna, z tym, że tu niestety chiński urząd nie podaje jaki kąt, ale biorąc pod uwagę, że matryca jest ta sama, więc pewnie też będzie te 123 stopnie jak w A70, zresztą to jest ta sama seria, więc... No i oprócz tego jeszcze są przecieki o takim modelu, który się nazywa Galaxy A2 Core. Myśmy już o nim ględzili kiedyś. Tak. Bardzo silny budżetowiec, Exynos 7870 GB RAM-u, 5 cali, ekran QHD, małe QHD. Android Go, no więcej trzeba mówić, będzie to chyba najtańszy Samsung w historii. Tak coś czuję. A jeszcze tablet, zdaje się, tak? Tak, a jeszcze po drodze, słuchajcie, wyprysnął tablet Samsunga, też w sumie go specjalnie nie zapowiadali. Tablet jest o tyle ciekawy, że to jest 8-calowy tablecik obsługujący rysik S Pen. No i ten rysik tu główną robotę robi. Rysik się chowa w obudowie telefonu, czyli tak jak Galaxy Note. Pierwsze, ale ceny nie masz. Nie mam ceny, bo jeszcze też jej nie podano. On ma, kurde, jak na 8 cali trochę małą baterię, 4200. Małą baterię i ta rozdzielczość też jakoś strasznie mnie nie napawa optymizmem, no bo to jest tam w okolicach Full HD 1920x1200 pikseli, ale przy 8 calach to daje 280 pikseli na cal, czyli trochę mało. To jest taka średnia, niska półka średnia, tabletowa. Tak. Warto nie w ogóle takie tablety w tej chwili jeszcze wypuszczać? Słuchaj, kupuje to ktoś? Wiesz co, no tu jest ten rysik, więc dla kogoś, kto sobie... Rysuje, na przykład szkice sporządza, wiesz, do takich, to jest pewnie do specyficznych zastosowań. Najwyraźniej Samsungowi wyszło, że jest zapotrzebowanie na takie urządzenie. Tak, i tyle, nie? Dobra. A w ogóle to ma śmieszną nazwę, bo słuchajcie, teraz będę mówił pełną nazwę tego tabletu, skupcie się. Samsung Galaxy Tab A80 2019 with S Pen, czyli z rysikiem S Pen. To jest
nazwa, pod jaką to urządzenie jest dostępne, z tym, że on będzie miał jeszcze krótszą nazwę na niektórych rynkach. Były nazwy literowo-cyfrowe. Komu to przeszkadzało? W tej chwili każde z tych urządzeń nazywa się tak naprawdę, nie wiem, GT, myślnik, 2458. Ja to pamiętam czasy, kiedy był po prostu Samsung Galaxy Tab i koniec. I to było wszystko, co było. Ano. W pewnym momencie, jeżeli chcesz każde urządzenie nazywać tak samo, zaczyna ci brakować różnych dodatkowych nazw. Nie no, żeby się nie myliły. Takie potworki straszliwe. A tak poza tym mieliśmy jeszcze Chińczyka. Mieliśmy Vivo S1. Średniaczek z wysuwanym aparatem fotograficznym. Jak tak oglądałem, to on nawiązuje, teraz Vivo wprowadza taką modłę stylizacyjną. Jest taki wąski pasek na tyle obudowy, który płynnie przechodzi w ten wysuwany peryskopik do przedniego aparatu. Zachodzi tak fajnie na górną ściankę. No, ciekawy zabieg stylistyczny. Oj, zamordujcie mnie, przepraszam. Ja no to naprawdę nie celowo. Muszę po prostu ziewać. Nie, ja go tak znudziłem, no tylko się nie chcę przyznać. Nie, po prostu chmury są coraz niżej. No nie, no ten Vivo taki dosyć poprawny. Mówiłeś już przekodną. 6,53, Helio P70 w środku, 6 plus 128. Aparaty też nie najgłupsze, bo 24 ten chowany przedni aparat, natomiast tylny 12 z dobrym światłem 1,78, szerokokątna 8 i 5 do rozmywania. No tylko Vivo, no kurde. A co ty chcesz od Vivo? No, gdzie u nas Vivo? No u nas nie. I przeliczywszy 1300 zł za to wszystko. No, ale choroba wie, no ja się dziwię, że jeszcze Vivo do Europy nie weszło, bo znaczy, wiesz, to ciekawe telefony w sumie ktoś... Ktoś by bardzo potrzebował. To sobie sprowadzi. To sobie sprowadzi. No jest jeszcze Oppo, tak? Które proponuje. A propos. Podobne rozwiązania w końcu. A propos, bo już żeśmy dzisiaj Oppo wspominali w kwestii tego peryskopu. Tak. No to wiadomo, no tam chodzą ploty na MWC, pokazywali, myśmy to oglądali, ale coś mi się zdaje, przynajmniej tak wynika z ostatnich przecieków, że będą dwa modele tego Oppo Reno, czy tam Reno samego, bo... Wybacz, tam chodziły właśnie ploty o takim peryskopie, jakim jest P30 Pro, czyli z 5-krotnym powiększeniem bezstratnym i z 10-krotnym hybrydowym. To właśnie takie ploty chodziły o Oppo wtedy. No tak. W każdym razie wygląda na to, że będą dwa modele. Ten z peryskopem i ten ze zwykłym podwójnym aparatem i ten właśnie prawdopodobnie wypłynie jako pierwszy, bo moi drodzy, już jest certyfikowany tym chińskim urzędzie Tena, o którym też już dzisiaj gadaliśmy. Na razie co wiem, 6,4 cala ekran AMOLED Full HD+. W środku najprawdopodobniej, bo to akurat podaje za benchmarkiem Antutu, bo w Antutu też się ten telefon pojawił, Snapdragon 710, 6 albo 8 giga RAM-u, 128 albo 256 giga pamięci, przy czym tu będą różne kombinacje, bo benchmark Antutu zeznał, że jest połączenie 6 plus 256, takie trochę nietypowe, czyli mało RAM-u, dużo wewnętrznej. A to oni stosowali to ostatnio, tak, jakieś takie dziwne kombinacje. Więc będzie pewnie więcej niż dwie kombinacje. No i z tyłu aparat 48 mega ten główny i 5 mega do rozmywania tła, a z przodu będzie aparat wysuwany 16 mega, ale teraz uwaga, on się będzie wysuwał trochę nietypowo, bo nie będzie wyjeżdżał po prostu prosty peryskop, a się taki wychyli, taki trójkącik. Tak. Wygląda jakby był tak pierwszy, chyba się zepsuło, ale nie. Dosyć zabawnie. No ciekawie to wygląda, wygląda inaczej. Natomiast mnie jest troszeczkę przykro, że po ceny ma takie, jakie ma w Polsce. No, to jest Polsce główna przeszkoda, która jakby powstrzymała przed kupowaniem ich smartfonów. To są bardzo fajne urządzenia, tylko niestety w Polsce nie wytrzymują konkurencji z innymi markami. Sami sobie takie ceny wymyślili. Wiesz, no ja rozumiem, że to była jakaś strategia marketingowa, tylko ona w Polsce niestety nie zadziała. A to jest przykre, dlatego że jeżeli się wchodzi z niewłaściwą strategią, z niewłaściwą polityką na jakiś rynek, to już się... najczęściej producent się sparzy, ludzie się sparzą. To już sparzą, więcej się nie wejdzie. Z drugim wejściem jest bardzo trudno. Takie wejścia dwa miało na przykład Vivo. Pierwsze miało fatalne kompletnie, z bardzo złymi telefonami, z tym co wchodzili, ja w ogóle, nie, to była pomyłka w ogóle jakaś. Telefony nie były złe, ceny były złe. Nie, to pierwsze wejście to było z podłymi telefonami, no, po prostu one były, to były ale gdyby były bardzo tanie, to... za ogromne ceny.
Drugie wejście już było troszeczkę rozsądniejsze, bo te ceny nadal nie były strasznie rozsądne, ale telefony były to troszkę lepsze konstrukcje. Ale to też, No niestety, wielkiej popularności w Polsce nie zdobyli, tak jak rumuńska firma Olvio, która też nie zdobyła w Polsce ogromnej popularności, a w Rumunii jest wiodącym producentem. No, a Rumuni są widać większymi patriotami niż Polacy. Są większymi patriotami, najwyraźniej. Bo gdyby tak było, to byśmy z hamerami musieli latać. No myślę, albo z tymi, z Maxcomami, tak? Ewentualnie. Albo z Maxcomami, no właśnie. Jest pewnie. No ale Maxcom już odchodzi od smartfonów, jak pamiętamy, więc No tak czy inaczej, Oppo ma troszeczkę zbyt wysokie ceny na polski rynek. Pozdrawiamy fanów, oczywiście bardzo się cieszymy, że ktoś te smartfony kupuje w Polsce. Niemniej ceny są wśród nie, no producenta też pozdrawiam, bo telefony naprawdę są fajne i do tego ładne. Owszem. A jak powiedziałeś o wysokiej cenie, to jeszcze mi się coś przypomniało. Galaxy Fold będzie dostępny w Polsce. Od 3 maja ceny na polski rynek jeszcze nie wiemy, na europejski to są 2000 euro. Ja się bardzo cieszę zawsze w takich razach, taki Microsoft w usługach, Sony Polskę pomija w usługach, Google a Samsung Polskę, nie, no, pomija w, ogóle... w usługach, a Samsung Benz. Samsung w ogóle jakoś chyba lubi Polaków, bo bardzo często jest tak, że polscy użytkownicy, no niektórych, tak, nie wszystkich telefonów jako pierwsi mają update'y, nie? Ja mam, no tak się zdarza rzeczywiście. Bywa, tak? I to nie raz było, tylko więcej Mam taką nadzieję, że Mate X też się w Polsce pojawi i że będzie można mieć wybór, bo raz, że technologicznie można porównać oba urządzenia i zobaczyć, z czym to się je, a dwa, że zobaczymy wtedy, czy te ceny są dobrze ustalone. Tak, byłoby świetnie, tych wszystkich trzech klientów miałoby jakiś wybór. Masz rację. Tych, których stać na te smartfony, bo one będą... Nie, to nie jest kwestia tego, że kogoś stać, tylko jeszcze ktoś musi chcieć mieć taki telefon. To znaczy, wiesz co, ja myślę, że... No trzeba być, nie dużo mieć kasę, to jeszcze trzeba być geekiem. Ja myślę, że gdybyśmy zarabiali 40 tysięcy miesięcznie na przykład, to byłoby jak wysmarknąć na takiego smartfona. Natomiast jako, że zarobki w Polsce są jakie są, nie mówiąc już o 40 tysiącach, nie dorównujemy do średniej europejskiej w żaden sposób. Też jeszcze byś miał wybór, bo mógłbyś sobie kupić albo wypasiony taki telefon bardzo nowoczesny, nowatorski, albo na przykład, nie wiem, złotego iPhone'a, nie? Złotawego. Trudny wybór. Złoty iPhone. To jest coś po prostu. To jest coś. Ale kurde, urywałbym się z kieszeni od spodni, bo ten, który Rosjanie zrobili, taki złoty, co można z Putinem sobie z tyłu kupić, to on prawie kilogram waży. Wyobraźcie sobie. Złoto ciężkie jest. To prawie jak ten Energizer, co był na MWC. Dobra. Zaczynamy gonić w piętkę. Trzymajcie się. Serwus, cześć. Do zobaczenia za tydzień. Dzięki za wszystko, za komentarze, za lajki. Miłego weekendu. Do miłego. Cześć, hej.